5 listopada 2023, Brunów, zaczynamy niezbyt zaplanowano rajza. Jest po deszczu, loło praktycznie do 13. My mamy godzina 14.20. Chociaż ja mam jeszcze 15.20 na liczniku. Jeszcze czas letni. No i traca zaproponowano przez mapy CZ, wgrano na Garmin, jedziemy według tego. Oczywiście w moich planach są cache na trasie. Dzisiaj nikt tutaj nie parkuje. Pogoda ich może zniechęciła. Zwane parkingi miłości w Brunowie. Ostatnio we przyjechał, to tu byli. Przyłapałeś ich. Niewątpliwie dzisiaj rower będzie po tej rajdzie do Mycio. No i robi się nawet dość ciepło, tak z tego co czuję. Wieje dość naoblekany. Mam ubranie termiczne jeszcze. Ale to teraz się robi ciepło, a potem się zaćmi, się będzie robić zimniej. Tak to już. Dlaczego ja mam zalety drugie stopnie? Dlatego warto się już cieplej ubierać, nie? No, zmiana pogody o 180 stopni jest. Rano cima, zima. Trzeba było zapolić w piecu. A teraz całkiem inna pogoda się robi. Powstał kolejny głupkowaty film w bazie rakietowej w Czarkowie. Kolejno dziwna ekipa tam była, zjawiska paranormalne badali. Moim zdaniem to jest oczywiście tylko i wyłącznie nabijanie kasy na YouTubie. No tam tyle razy był, żadnych dziwnych rzeczy nie widziałem. No ale jeden wypuścił film, to teraz wszyscy łykają temat. Ho, 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 co to tak do wody? By te nocne ulewy tak dały się we znaki. To jest teren kaplicy świętego Wendelina w Rudzicy. No pewnie w Sylwestra tu jedziemy. Nie mamy problem, bo są ludzie. Pierwszy cache, co to tu mamy z tym? Jakieś pierdołki, breloczki. Jest ołówek z kasterami. No to mamy pierwszego cache'a, open cache'a.
Grudzicy. I są my w Grudzicy koło dworu. No, dwór jest trochę dalej tam, ale jest cmentarz. I tu mamy słupek Komory Cieszyński TK. On niestety leży, ale nie pamiętam jeszcze jak on stoł. Także coś kopali i słupek został położony. Dobrze, że nie wzięty. Jasienica. Centrum Jasienicy. Wiecie, te górki mi jakoś słabo tutaj poszły. Kurde, to nie jest chyba mój dzień na razie. Dzisiaj. Teraz do Żabki trzeba zajechać. Coś się kupić do picia. I jedzenia. No to tak nie chcę być. No dzisiaj mamy taki ciężki dzień, kurczę, bo nie wiadomo było jak to jechać dzisiaj. Pogoda była do życi rano i w południe. Siostra jednak zdecydowała się jechać Kaindzy. Chyba ją te górki też dzisiaj wykończyły. Chociaż mnie nie wykończyły, ja kupiłem chcę teraz picie i jedzenie. Także nie ma źle. Ona pojechała w stronę Gruszki. Ja mam wyznaczony ślad i tego śladu się będę trzymać. Wzgórze Gruszka w Jaworzu. Ja tu podchodzę po tym błocie. Mam nadzieję, że uda się mi tu znaleźć kieszę. Są tu. Zachód słońca fajnie się robi. Pokeszowaliśmy zaś w Jaworzu. Open kesze znalezione wszystkie. Trochę to trwało, słuchajcie. Ale już teraz jadę do domu przez Wapienicę i Międzyrzecze. Miało jechać przez Aleksandrowicę w Bielsku, no ale stracimy tę trasę, no bo też już jest 20 godzina. Tak więc cisnymy. No cóż, mało zmiana planów, ale dzisiaj te plany w ogóle były pokręcone. Oby za tydzień było lepiej. Ale kesze znalezione i to się liczy. Jak będzie jaki na trasie, to też mówimy znaleźć. No to jeszcze Jaworze. Starodroga Cieszyńsko. Bielsko-Biała Cieszyn. Faro, Warta, HDI. W Warcie my są w robocie ubezpieczeni. Tutaj dobrze świecą. Tutaj jest droga dobrze oświetlona, bo są lampy LEDowe. Co? Dobrze oświetlona droga, bo lampy LEDowe są. Jednym słowem głupek się znalazł. Musiał pokazać swój brak inteligencji. Widziałeś rejestrację? Nie. WZ. WZ? Tak. Warszawa. No. To słabszy. Bez komentarza. Ale musiał swój debil pokazać. Drzeć mordę i nic więcej. Jak to gadają, są ludzie, okna, drzwi i parapety. A my wjeżdżamy do Bielska Białej. Miasto objęte monitoringiem wizyjnym. Nagrał się pewnie na kamerę. A dobrze mu tak. Może będzie widać, że jest rację.
to teraz możemy wjechać na ścieżkę. Są w Wapienicy na ulicy Nowomiędzyrzeckiej, czyli de facto jestem niedaleko swojego zakładu pracy. Na godzinę mamy 20:31, więc to już jest pora, żeby się brać do chałupy. Także dzień zapowiadał się fatalnie, ale na szczęście aż tak fatalnie nie był. Jest tu fajna ścieżka rowerowa. Zrobiono elegancko. Nic tylko jeździć, a niektórzy co mieszkają tutaj ze mną pracują i jeżdżą autami. Ja tego nie rozumiem. Super ścieżka, a oni auty nie jeżdżą. Jeszcze wiadomo, jak leje deszcz, no to ok, ale czy jak jest mróz, ale kurde, no ludzie, jak jest dobra pogoda, a to jak dzisiaj, to można jeździć rowery śmiało, tylko że się nie chce, no. Dobra, dość tego narzekania. Przejeżdżamy nad ekspresówką. W Jasienicy my jechali pod nią, a w Wapienicy jedziemy nad nią. Ja pamiętam jeszcze czas, jak tej ekspresówki nie było. To tu było zwykłe skrzyżowanie i w dodatku bez świateł. Była tu taka dwupasmówka normalna. Była masakra z wjechaniem. Tak samo w Jasienicy. My zaczynali jeździć na skirajzy, to jeszcze tej ekspresówki nie było. Za chwilę wjademy na teren cmentarza. No kiedyś to było szersze, nie? No właśnie, od tego powiem. Było szersze, bo tego płotu nie było. No ale de facto to tu jest krótka druga. Na cmentarz. No. No bo tu jest boisko, nie? Spielplatz. Schody trochę ciulowate. Woda się nie zamyka. Wiódź wieje, ale nie widać, żeby było powywracane cokolwiek. Nie, nie ma. Ale już dużo z niczy wygasło. Tak. Nie ma nic, to zapalimy. Na teren cmentarza. Osiągnęliśmy Bronów i Łownica i kończymy te rajdowanie dzisiejsze. Nie wiem z jakim wynikiem, na pewno marnym, ale ważne jest to, że aktywność była.